Witajcie, towarzysze. Dziś, korzystając z okazji rocznicy urodzin Stanisława Dibła, chcielibyśmy rozpocząć nową serię, przedstawiającą pokrótce postacie związane z polskim, jak i międzynarodowym ruchem robotniczym. Mam nadzieję, że seria się Wam spodoba. Chcielibyśmy tutaj zaznaczyć, że będzie to przedstawienie wolne od subiektywnych ocen postaci. To znaczy, nie zamierzamy tutaj oczerniać lub wybielać kogokolwiek. Tę ocenę pozostawiamy Wam i będziemy wdzięczni, jeżeli podzielicie się nią z nami w komentarzach, na które w miarę możliwości będziemy odpowiadać i wydawać się w polemiki. A więc nie przedłużajmy już tego wstępu. Zaczynajmy. Stanisław Dibła urodził się 9 stycznia 1901 roku w Warszawie. Był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i założycielem Czerwonego Harcerstwa. Poglądy socjalistyczne zdobył podczas przemówienia Norberta Barlickiego, działacza PPS, który przemawiał na stokach Stadali Warszawskiej w latach młodzieńczych Stanisława. W 1918 roku Dibła wstąpił do Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, później przemianowanej na Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Tutaj też występuje pewna niejednoznaczność historyczna, ponieważ nieoficjalne źródła wskazują, że był on więziony przez niemieckich okupantów za przynależność do organizacji socjalistycznej. Jednak jego nazwisko ani pseudonim, pod jakim się skrywał, nie widnieją w aktach, także celowo pominiemy raczej ten wątek. W tym samym roku wstąpił też do Polskiej Partii Socjalistycznej, która patronowała organizacji młodzieżowej. Wtedy też został członkiem Milicji Ludowej PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej. Milicja Ludowa była wojskową organizacją PPS-u, która od listopada do grudnia 18 roku zajmowała się rozbrajaniem wojsk zaborczych na terenie m.in. Warszawy, Lublina, Radomia, Wierzbnika i Kozienic. Rada Delegatów Robotniczych z Ignacym Daszyńskim, stojącym na czele tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej, próbowała uczynić Milicję Ludową czymś na wzór policji. Jednak dymisja rządu Daszyńskiego oraz rozbrojenie milicji przez polskie siły zbrojne pokrzyżowały te plany. Czy w czasie zaborów Dibła rozpoczął naukę w płockim gimnazjum, gdzie wraz z kolegami założył socjalistyczne czasopismo o nazwie Znicz. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Stanisław Dibła powrócił do Warszawy, by pomóc w organizacji wyborów do Rady Delegatów Robotniczych w Warszawie. Naukę kontynuował już w stolicy. Dibła był także czynnym uczestnikiem Powstania Śląskiego, na wieść o którym wraz z innymi członkami Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej wyruszył, by udzielić wsparcia Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, która to walczyła o secesję od Rzeszy Niemieckiej. Stanisław Dibła pomógł tam też założyć Uniwersytet Robotniczy, któremu nadano imię Franciszka Murawskiego, jednego z założycieli PPS. Na Powstaniu Śląskim Dibła jednak nie zakończył swojego udziału w potyczkach, bo już w 20 roku wziął udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Wtedy też został ranny podczas starcia w Borkowie. Po ustabilizowaniu się sytuacji wewnętrznej w Polsce wziął on udział w rozwijaniu Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, gdzie współtworzył organizację młodzieżową mającą jednoczyć pomniejsze socjalistyczne związki młodzieży. W 1926 roku w ramach Uniwersytetu Robotniczego miało miejsce wydarzenie, które jednak niefortunnie przesądziło o późniejszym losie Dibła, który wraz z przedstawicielami młodzieży socjalistycznej wziął udział w zgromadzeniu akademickim, które organizowali młodzi narodowcy. Na zebraniu doszło do ostrej wymiany zdań między Dibła a nacjonalistą Antoniem Opęchowskim, którego Stanisław ostatecznie spoliczkował. Ten sam Antoni doniósł o socjalistycznej i niepodległościowej działalności Dibła Gestapo w 1941 roku. Dibła współtworzył także w 1929 roku harcerstwo powstałe pod egidą Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, które przyjęło dumną nazwę Czerwonego Harcerstwa. Mimo tego, że starał się działać legalnie w ramach systemu demokratycznego nowo utworzonej Polski, burżuazja jedynie na krótkie kilka lat udzieliła kredytu zaufania socjalistom. Wraz z sanacją powróciły represje.
za swój socjalistyczny idealizm i otwarty sprzeciw wobec sanacji został skazany w procesie brzeskim w 1930 roku na 3 lata więzienia. Nie przeszkodziło mu to jednak w kandydowaniu do wyborów parlamentarnych. Stanisław Dubois i pozostali kandydaci, za wyjątkiem Adama Pragiera, nie dali się zmusić do wycofania swoich kandydatur. 22 listopada 1930 roku wraz z Norbertem Barlickim i Adamem Ciołkoszem Dubois został przeniesiony do więzienia w Grójcu, skąd 29 grudnia zwolniono go jako ostatniego wraz z Kazimierzem Bagińskim za kaucją wynoszącą 10 tysięcy złotych. Kaucję tę podobno wpłacił Ludwik Kohn. W marcu 1931, w trakcie debaty sejmowej nad zmianą rozporządzenia prezydenta RP o krzyżu i medalu niepodległości, zaatakował Dubois rząd. Cytuję. Ci, co szli walczyć o niepodległość pod sztandarami PPS, których zasługi zawsze czciliśmy i czcimy, szli na szubienice i na katorgę. Nie dla orderów, ale nagrodą, o której marzyli, miała być dla nich niepodległa Polska, demokratyczna i ludowa. Pierwsze lata niepodległości były dla nich nagrodą i szczęściem, gdyż myśleli, że ich ideał, ich marzenie ziści się. Ostatecznie jednak lata, gdy demokracja została pogrzebana, gdy lud jest odpychany od państwa, gnębiony i nękany przez dyktaturę, przyniosły im rozczarowanie. Obecna Polska kapitalistyczna, rządzona według wzorów faszystowskich, stała się zaprzeczeniem tego, o czym marzyli. Nie o taką Polskę walczyli. Nie od takiej Polski będą brali krzyże za zasługi, poniesione w walce o niepodległość. Dajecie krzyże ludziom, którzy swym zachowaniem wykreślają Polskę z rządu państw cywilizowanych. Dajecie go ludziom, którzy rzucają na Polskę cień zwyrodnienia i bezeceństwa. A jeśli mówią to ja, więzień brzeski, to myślę, że panowie nie wątpią na chwilę, o czym ja mówię. Wiecie panowie, iż mówią o Kostku Biernackim, przywódcy oprawców brzeskich. Koniec cytatu. Po wyjściu na wolność Stanisław Dubois zaangażował się w demonstrację antywojenną pod ambasadą włoską przeciwko ataku na Abisynię, dzisiejszą Etiopię. Został wówczas zatrzymany wraz z 30 innymi demonstrantami za stłuczenie szyb ambasady. W tym samym czasie zaangażował się wraz z Norbertem Barlickim w redagowanie Dziennika Powszechnego, współtworzonego z członkami Komunistycznej Partii Polski. Dubois jednak do końca pozostał wstrzemięźliwy we współpracy z komunistami, ograniczając się do organizowania wspólnych akcji. Jednak stanowczo sprzeciwiał się członkostwu Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej w ramach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Było to podyktowane prawdopodobnie obawami przed wzmożeniem sanacyjnych represji za posądzenie o kontakty z Kominternem. W czasie kampanii obronnej we wrześniu 1939 roku odniósł się negatywnie do tworzenia ochotniczych oddziałów saperskich przez PPS w Warszawie. Jednak ostatecznie wraz ze szwagrem Andrzejem Czajkowskim opuścił Warszawę i zgłosił się do batalionów saperskich. Po klęsce znalazł się w Kowlu, okupowanym przez Związek Radziecki. Według relacji Adama Ciołkosza, Wanda Wasilewska, współpracująca wówczas z władzami radzieckimi, informowała go, że władze wojskowe okazały jej odnalezione dokumenty Polskiego Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z których wynikało, że Mieczysław Mastek i Stanisław Dubois byli agentami drugiego oddziału. Mieczysław Mastek został aresztowany przez NKWD. Sugerowało to, że również Dubois był zagrożony uwięzieniem. W listopadzie 1939 roku, po aresztowaniu w Kowlu przez NKWD kolejnego działacza PPS i sekretarza generalnego Związku Zawodowego Kolejarzy Stanisława Grylowskiego, Dubois przedostał się przez kordon do Warszawy. Po powrocie do stolicy Dubois rozpoczął współpracę z Mieczysławem Niedziałkowskim, który pełnił funkcję komisarza cywilnego oraz przewodniczącego Głównej Rady Politycznej przy dowódcy Służby Zwycięstwa Polski. Niedziałkowski mianował Dubois swoim zastępcą. W tym czasie Dubois zgromadził wokół siebie grupę członków Czerwonego Harcerstwa i Organizacji Młodzieżowej Uniwersytetu Robotniczego. Dzięki współpracy z Niedziałkowskim organizował druk i kolportaż Pisma Wiadomości Polskie. 21 sierpnia 1940 roku
Dibła, który wówczas używał imienia Stanisław Dębski, został aresztowany przez gestapo wraz z Janem Maurycym Borskim, majorem Stefanem Kiesłowskim i Haliną Staniszewską w restauracji przy ulicy Ordynackiej. Po pobycie na Pawiaku w dniu 22 września 1940 roku został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu, gdzie otrzymał numer obozowy 3904. Od początku pobytu w obozie uczestniczył w organizowaniu konspiracyjnej grupy PPS. W końcu listopada 1940 roku został ponownie wysłany do Warszawy na Pawiak, gdzie był przesłuchiwany jako świadek w innym śledztwie. W połowie 1941 roku został zidentyfikowany przez agenta gestapo, polskiego działacza nacjonalistycznego Antoniego Opęchowskiego, o którym mówiliśmy wcześniej, i 29 maja 1941 roku ponownie wysłany do Auschwitz. Początkowo wspólnie z Norbertem Barlickim, a następnie po śmierci Barlickiego 27 września 1941 roku samodzielnie kierował około 100-osobową socjalistyczną organizacją konspiracyjną w ramach ruchu oporu w Auschwitz. 21 sierpnia 1942 roku Dibła został rozstrzelany pod Czarną Ścianą przy bloku 11. Na miejsce egzekucji zaprowadzili go szef Politische Abteilung Max Grabner wraz z tłumaczem. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, byście byli na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego, towarzysze.